Plastikowa, co się zdziwiłem. Ja też. Drewno jest na nowo wstawione. Już jest w koszalinie. Jej zakup i sprowadzenie kosztowało 22,5 tysiąca złotych. Koszalińscy społecznicy dbający o bezpieczeństwo liczą, że taka niecodzienna budka życia szybko zyska uznanie mieszkańców. Sam w sobie defibrator nie będzie zwracał na siebie uwagi tak, jak duża czerwona skrzynka, która ten defibrator właśnie mieści. Dlatego właśnie budka telefoniczna brytyjska, taka ikoniczna, która się kojarzy bardzo pozytywnie, ściąga uwagę, przyciąga wzrok. Pieniądze na zakup wyposażenia pomysłodawcy zbierają na portalu Się Pomaga. Potrzeba 40 tysięcy złotych. Uzbierano już ponad 30. Inicjatywę wspiera koszaliński artysta Cukin, który zadba o atrakcyjność wizualną budki. Jestem za tym, żeby takie rzeczy powstawały w Koszalinie jak najwięcej. To akurat ta budka jest, można powiedzieć, że jest bardzo droga, ale jeżeli spojrzy się, że uratuje chociaż jedno życie, powiedzmy ta budka, no to ona będzie, powiedzmy, bezcenna wtedy, nie? Teraz trzeba już tylko przekonać urzędników, by zgodzili się na postawienie budki w centrum miasta, u zbiegu ulic Zwycięstwa i Rynku Staromiejskiego. Koszalin, Justyna Prywer, TVP 3 Szczecin.